Do chóru krytycznych głosów wobec orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego dołączyła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Wiera Jourová kreśli scenariusz rozpadu Unii. Polska podtrzymuje, że poprzez swoje działania chce zmusić instytucje europejskie, by działały w granicach wyznaczonych im przez traktaty. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to polska konstytucja stoi ponad prawem europejskim. Sędziowie wskazali, że TSUE w swoich orzeczeniach nie może wychodzić poza kompetencje, które zostały jednoznacznie określone w traktatach. Przekazujemy do Unii Europejskiej tylko część uprawnień, natomiast te, które nie zostały przekazane do Unii Europejskiej, pozostają narodową kompetencją. Dziś poprzez reinterpretację traktatów Bruksela chce mieć do powiedzenia więcej. Stąd właśnie jednoznaczne stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, że jeśli TSUE nie przestanie wychodzić poza swoje kompetencje, musi liczyć się z usunięciem orzeczeń Trybunału z Luksemburga, z polskiego porządku prawnego. Ponieważ mamy bardzo ostry konflikt dotyczący właśnie między innymi reformy sądownictwa, dlatego to wywołało taką polityczną awanturę i taką gwałtowną reakcję ze strony instytucji europejskich. Do chóru przeciwników orzeczenia, jakie podjął Polski Trybunał Konstytucyjny, dołączyła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Wiera Jourová. Jeżeli nie będziemy w Unii Europejskiej trzymać się reguły, że równe zasady są tak samo respektowane w całej Europie, to cała Europa zacznie się rozpadać. Dlatego będziemy musieli zareagować na ten nowy rozdział, który Polski Trybunał Konstytucyjny zaczął otwierać. I choć Wiera Jourová mówi o nowym rozdziale, to podobne wyroki już zapadały w innych państwach członkowskich, ale też w Polsce, przekonuje wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Takie wyroki zapadały w Polskim Trybunale Konstytucyjnym już od 2005 roku, a zatem w zasadzie jest to ugruntowana linia orzecznicza. Takie same wyroki zapadają w Niemczech, we Francji, w Danii, w Rumunii, we Włoszech, w Czechach. Reakcja na wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma podłoże polityczne, mówi wiceminister Paweł Jabłoński i dodaje, że orzeczenie polskich sędziów jest krytykowane głównie w tych krajach, gdzie rządzą politycy lewicowo-liberalni. I to wbrew temu, że w tych państwach również zapadały podobne wyroki. Mamy tutaj do czynienia niestety z podwójnym standardem. Trzeba to dostrzegać. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego opozycja próbuje interpretować jako pierwszy krok w stronę polexitu. David Cameron to jest osoba, która wywołała temat Brexitu. Ja mam wrażenie, że Donald Tusk chce też wywołać temat polexitu tym razem w Polsce. Ja... Rząd podtrzymuje, że nie planuje wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Tłumaczy też, że hasło polexitu w ustach przewodniczącego PO Donalda Tuska to fake news i nieodpowiedzialna gra, w której polityczne emocje mogą pójść za daleko. Nie ma bezpośredniego związku pomiędzy orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego a polexitem. Platforma chce, by rząd poparł jej propozycję zmiany konstytucji, do której miałaby zostać wpisana obecność Polski w Unii Europejskiej. Na razie Donaldowi Tuskowi trudno do tej inicjatywy przekonać całą opozycję.